Ja jestem bardzo zaszczycony ich zaproszeniem, ale nie uważam się za tak interesującą postać, żeby zasługiwać na taki występ w Food Trucku. I obiecałem, że jeżeli zdobędę z Lechem Mistrzostwo Polski, no to wtedy wsiądę. Długo czekaliśmy, bo te słowa Bartek Salamon wypowiedział po 5. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy, ale naprawdę było warto. No okazuje się, że Bartek to nie tylko słowny gość, ale także człowiek o niesamowitej pamięci, bo strzelał nam tutaj ciekawostkami sprzed lat, jak z rękawa, procesor pracuje znakomicie. No czas, żeby cała Polska przekonała się, że Bartek to jest absolutnie przegość. I zapraszamy Was serdecznie na pierwszą część odcinka z Bartkiem Salamonem. Jestem podekscytowany normalnie. W Food Trucku będę. Śledziłem was. Widziałem was, jak się narodziliście. Słuchajcie, jak obiecał, tak zrobił. Po 5. kolejce Ekstraklasy w magazynie Liga Plus Ekstra Bartek Salamon powiedział, że jeśli Lech zdobędzie mistrzostwo, to wsiądzie do Food Trucka i jest. Bardzo długo słownym na to czekaliśmy, człowiekiem. Ale w końcu się doczekaliśmy. Dłużej czekamy tylko na Roberta Lewandowskiego, który obiecuje, że przyjdzie, a nie przychodzi, i Kamila Glika, który mówi wprost, że nie udziela żadnych wywiadów, więc nie może zrobić wyjątku nawet dla Food Trucka. Ale cieszymy się, że jesteś. Jestem, wam to obiecałem. Nie mogę się doczekać, naprawdę, bo też to był dla mnie taki cel, nie? Mówiłem, zrobić to mistrzostwo, żeby pójść do Food Trucka, nie? Dobra. Mówiłeś, że oglądałeś nas, tak? Początki. Przyznam, że wasze początki śledziłem każdy odcinek i spodobało mi się. Jak jeszcze Paweł Wszołek był, Karolinety jeszcze chyba u niego byliście, Szczena oczywiście. Tak, trochę tego było. Więc te początki oglądałem. W ostatnim czasie już mniej. Wiesz, miałeś więcej do roboty teraz. Tak, bo... moje życie się zmieniło. No właśnie, bo przede wszystkim... I fryzura się... z włoskiej na polską jednak, wiesz, bardziej, tak? Stałeś się ojcem. Wszystko wskazuje na to, że niedługo będziesz miał wielodzietną rodzinę, jak w tym tempie pójdzie. Tak, no właśnie, no mam... już synek ma 3 lata, za miesiąc. Kolejny syn w drodze, więc to życie się zmieniło, nie? Więc to już nie jest tak, że ma się tyle czasu wolnego i można na tym YouTubie, Instagramie czy telewizji surfować. Więc faktycznie trochę jestem odklejony od świata, bo trening i wracam i żona daje mi synka i zaczynam się z nim bawić, więc na pewno to życie się zmienia, ale no na lepsze. No to jest też fajna odskocznia od tej codzienności, od piłki na pewno, ale powiedz, jak ty się w ogóle zaadaptowałeś do tych polskich warunków, jednak przez lata byłeś we Włoszech, jestem ciekaw, czy nie miałeś problemu z tym, żeby tutaj wrócić do Polski i poczuć się komfortowo, dobrze w szatni piłkarskiej? Generalnie pierwsze tygodnie były takie zderzeniem. Bo no jednak trzeba przyznać, że ja dojrzewałem we Włoszech, bo wjechałem jako chłopak 16-letni. No i byłem tam 14 prawie lat, wróciłem jako 30-letni no mężczyzna z żoną, z dzieckiem. Więc całe moje dorosłe życie tam byłem praktycznie, nie? I byłem nauczony pewnego stylu życia, no, który tam obowiązuje. A w Polsce jednak zauważyłem, że te różnice są duże. No, ale to już nawet w życiu codziennym, nie wiem, pamiętam i wracałem, akurat jechałem do Poznania na podpisanie kontraktu, to załadowałem samochód Ferrari, bo w Spal wtedy grałem, no i pojechałem sam. Nie Ferrari, tylko Ferrari. Ferrari. Nie jest moim celem. Lubię wygodne samochody bardzo, na sportowym mniej przepadam, więc miałem taki wtedy samochód w miarę wygodny. I jechałem sobie nim przez te góry, nie góry i dojechałem do Polski. Wjeżdżam do Polski, zatrzymuję się na Orlenie, robię benzynę, no i szedłem zapłacić i powiedziałem coś więcej niż ile płacę, dziękuję, do widzenia, nie? Mhm. Czyli taki small talk. Tak, coś więcej powiedziałem, nie, chyba zapytałem się, co słychać. Okay. Odważyłem się. Od razu. I nagle takie spojrzenie na mnie, poczułeś zakłopotany, co jakby mi powiedział nie wiadomo czego. I zdałem sobie sprawę, że tutaj chyba tak się nie robi. Mm-hmm. Nie? We Włoszech to jednak, wiesz, w barze, gdziekolwiek, na ulicy zdarza się, że zatrzymasz się z osobą, uśmiechniesz się, porozmawiasz. Come stai. A tutaj to jest czasem podejrzane. Potem i pomyślałem sobie, że chyba muszę uważać. Nie wiem, w jakiś dzień wchodzę do Żabki i jakaś pani była, mówię, witam, jak tam wczorajszy dzień minął. Pani myślała, że już idzie bajenka, że już idzie bajenka. Nie dam panu numeru telefonu, dokładnie. Proszę wybić z głowy. Mam męża, proszę pana. Nie, faktycznie, więc to są takie małe różnice, że nawet ludzie chyba w kontakcie są trochę bardziej zamknięci. Tak, my nie lubimy small talku trochę i też chcemy, żeby szybko dążyć do konkretu, do brzegu. Tak. Nie? Że nie ma takiego miejsca na taki farmazonik, jak to się mówi. Dokładnie, my od razu do celu, na przykład nie wiem, we Włoszech, to akurat tego aż tak nie lubiłem. Jak się odzywałeś do kogoś po czasie, to on zawsze się pyta, co u ciebie. Jak to wyciąga dużo informacji, że nawet myślisz, że on się to interesuje. A na koniec,
słuchaj, nie, potrzebuję tak. tego. W Polsce jesteśmy trochę bardziej bezpośredni. Jak człowiek potrzebuje, cześć, potrzebuje biletu na mecz. Okej. Okay. Nie, w sumie nie musisz tego obudować, jest, wiesz, to akurat jest lepsze chyba. Ja wolę bezpośrednio. Tak, to jest akurat lepsze. Ty kiedyś w wywiadzie dla Tomka Ciąkały na portalu Weszło powiedziałeś coś takiego, że z kolei byłeś zaskoczony włoskimi piłkarzami z tych, powiedzmy, słabszych klubów, że oni zdecydowanie bardziej narzekają niż Polacy. I to dla mnie było szokujące, bo to my sobie uzurpowaliśmy prawo do tego, że jesteśmy najbardziej narzekającym narodem na świecie. Okazuje się, że niekoniecznie. Nie, jeśli chodzi o to narzekanie takie, no to jest, myślę, że wszędzie. No i piłkarze na każdym poziomie, ale czyli im niżej szedłeś, tym bardziej, no zawsze był powód do narzekania, więc ciężko było ich zadowolić. Więc tak, to co powiedziałem wtedy u Tomka Ciękały, to potwierdzam. W Polsce też to jest, nie? Więc często naprawdę... Tak zwany typ maruda ligowa jest, wiesz? No, ale to jest, nie? Nie? Zawsze, nie wiem, to ta negatywność drogi wygrywa, ale to też często jest, żeby taką jakąś szyderę zrobić i tak dalej, nie? Bo na tym potem... Pamiętam, że na przykład w kadrze taką marudą zawsze był Krzysiek Mączyński, a w Lechu jest taki piłkarz, który najbardziej marudzi? Już wiem, że wiesz, że jest i teraz zastanawiasz się, jak to ująć. Byłem przed chwilą na kolacji. No, on za dużo internetu nie ogląda, nie ma Instagrama, więc może nawet do niego to nie dojdzie. Bardzo uwielbiam tego człowieka i moim zdaniem jest świetnym człowiekiem i zawodnikiem, ale mógłbym go pociągnąć po tym marudy, to Alan Czerwiński. Tak myślałem. No. Ale Alan akurat Futraka ogląda regularnie. Pozdrawiamy, ale to jest, wiesz... Tak, mówi, a właśnie, właśnie podchodzę do niego na kolację dzisiaj, byłem z Arturem Sobiechem i Zalanem i mówi, o Sali, mówi, oglądałem Futraka z twoim ulubionym trenerem. A potem z trenerem Papszuno rozmawialiście. Tak. No. A nie, oczywiście tak, wiesz. Alan tak zarzuca po prostu czasem. Po prostu. Ale to znaczy, że ogląda, no bo ten odcinek kiedy wyszedł? No dzisiaj. Świeżynka. Przed naszym wyjazdem opublikowaliśmy. Alan już obejrzał, być może pod jakimś nickiem takim tajemniczym już skomentował. Ja go spotkałem kiedyś na Krakowie, to mówił właśnie, że oglądał w autokarze, więc on jest na bieżąco cały czas. Dokładnie. Jeden z naszych wierniejszych widzów. A powiedz mi na przykład, czym się różni jedzenie posiłków w drużynie piłkarskiej w Polsce od tych we Włoszech. Przy czym się rozmawia, o czym się rozmawia przy stole pod tekstem, we Włoszech i w Polsce? No, chyba na to pytanie nie mogę odpowiedzieć. Różne są tematy, rozumiem? Tak, różne są tematy. We Włoszech przy stole dużo się o kobietach rozmawia. Mhm. Bo Włosi w ogóle, Włosi to mają... Kochają, wiadomo co. Oni są krajem kochającym. Nie? Czyli oni mają miłość, piłka nożna, jedzenie, o. pieniądze, i trochę władza? We Włoszech pieniądze mniej. Bo ja kiedyś stwierdziłem, że Silvio Berlusconi jest uosobieniem wszystkich tych cech, które chciałby mieć każdy Włoch albo większość Włochów. Tak. No, czyli ma to wszystko. Oczywiście Silvio Berlusconi bardzo kraj podzielił, bo są różne na niego zdania, ale jak się na niego spojrzy z przymrużeniem oka, no to miał dużo fajnych cech, które ludzie doceniają. Nie? I tak jak mówię, przy stole właśnie włoskim to o jedzeniu, o miłości, o kobietach. No i o sporcie. I właśnie tak, co często właśnie mówię z kolegami, to z Filipem Benarkiem czy z Radkiem Muraskim, którzy też właśnie, oni są tacy bardzo otwarci, bardziej europejscy niż polscy. W Polsce tego nigdy nie ma. We Włoszech, no cały czas się pytają, co jadłeś. Okej. Okay. W Polsce nie masz tego. Na przykład, nie wiem, wracasz po weekendzie, Polak no, się pyta, no jak tam weekend, nie wiem, jak rodzina. Ewentualnie co piłeś, nie? Co piłeś, byłeś na imprezie. A we Włoszech jedno z pierwszych pytań w szatni piłkarskiej, jadłeś coś dobrego w weekend? I się rozpływają. O, byłem w restauracji, jadłem takie risotto, taką szynkę, taką rybę. I ja na początku mnie to irytowało. Pierwsze lata we Włoszech. No bo ja nic ciekawego nie jadłem. Ja ziemniaki, kurczak i jakaś sałatka i do spania. Nie? I tak nie przywiązywałem wagi do jedzenia, nie? Tylko żeby najeść się, żeby mieć energię. Nie? I już nie tak prawdziwy Polak, konkret. I oni oceniali, nie? I oceniali. Pamiętam na przykład, gadali jak tam rozpływali się, co oni jedli i potem a ty Sali, co jadłeś, nie? A ja mówię, ziemniaki, kurczaka. Mówię, ale smuta. A ja mówię, czego ty ode mnie chcesz, nie? Przecież to jest moja sprawa, co ja jem. Ale no, tam są zafascynowani tym światem jedzenia. Nie? Dobra, jest jeszcze. Moja żona zawsze się z nim śmieje. Byś usłyszał rozmowę z moją żoną, mojej żony z jej matką, no to pierwsze pytanie, jaka jest pogoda, bo tu nigdy jej nie ma, a tam zawsze mają na Sardynię, a drugie, co jadłaś?
A jak już powie, co jadłeś, to a co będziesz jutro jadła? Więc generalnie ten świat się kończy wokół jedzenia, miłości. Bo twierdzisz, ona jest z Sardynii, tak? Tak. Poznałeś ją, kiedy grałeś w Cagliari, tak? Tak. Czy okej. Słuchaj, niechybnie będziemy musieli zmierzyć się z tematem, który widzów Futraka bardzo interesuje, czyli twój epizod w Milanie. Jakkolwiek bardzo cię ten temat już męczy, to będziemy musieli z tym zmierzyć. I chciałem cię zapytać o jedną rzecz. Czy ty przez ten krótki czas w Milanie zdążyłeś się z kimś zakumplować w tej szatni, czy ty byłeś odludkiem w tej szatni? Odludkiem? Nie, to takie złe słowo, odludkiem. Czułem się tam dobrze, ale być może źle podszedłem do tej mojego przygody w Milanie, bo naprawdę podpisałem wtedy 4,5-letni kontrakt i ja byłem, no, plany były duże, naprawdę, wobec mnie i też to, co mi było przedstawione, więc podszedłem do tego tak poważnie, może nawet zbyt poważnie, nie? I na przykład, nie wiem, nawet kwestia wyboru domu. Wszyscy piłkarze mieszkali zawsze w Mediolanie, prawie większość, nie? A ja chciałem jak najbliżej Milanello, żeby jak najwięcej trenować, pracować i w te pół roku sobie wyrobić pozycję taką, żeby potem od lipca iść do Mediolanu i już być jako zawodnik. Nie? Taki był plan. A jednak tak się nie udało, więc w sumie i ani nie pożyłem sobie jakiegoś wielkiego życia mediolańskiego, bo cały czas trenowałem. Nie poczułeś klimatu miasta? Nie poczułem tego klimatu aż tak miasta. No a jeśli chodzi o kolegów z drużyny, to no też ja jestem trochę, mam specyficzny charakter, szczególnie wtedy. Byłem trochę, ja żeby poczuć się ważny w jakiejś grupie, potrzebowałem czuć się ważny na boisku. Okay. I tak było w reprezentacji, tak było w Milanie, więc dopóki się nie czułem takim ważnym dla drużyny, to trochę schodziłem tak też automatycznie, nieświadomie w bok. Nie? Mhm. Więc nie mogę powiedzieć, że w tym roku, pierwszym pół roku w Milanie zrobił jakieś wielkie przyjaźnie. Oczywiście. Z kim w pokoju na przykład? No tam nie, akurat no tam w pokojach zawsze sami byliśmy. Okay, nie? Akurat dzieliłem, w Milanello było tak zrobione, że miałeś jedno wejście i potem były dwa pokoje, dwie łazienki, dwa pokoje. To ja miałem Zapatę, obrońca środkowy Zapata. Bardzo fajny facet, uśmiechnięty, miał zadowolony. Bardzo dobry okres też wtedy, prawda? Tak, bardzo tak. Dobry okres miał. Więc jak teraz mówię, że nie grałem, bo był Zapata, to ktoś może tak krzywo spojrzeć, ale wtedy przez te pół roku on i Mexes byli niesamowitą parą. Więc nie, przez tamte pół roku nie zżyłem się z nikim, ale to jak potem reagowali na mnie, gdy spotykaliśmy się w następnych latach przy okazji meczy, na jakichś wakacjach, nie wiem, poznałem się bardzo dobrze ze Stefanem Leszarawi, bo potem przez jednego z naszych przyjaciół, Lorenzo Pellegrini, dzisiaj kapitan Romy, byliśmy razem u niego na weselu, byliśmy razem na kawalerskim na Ibizie. No to potem, po czasie się poznaliśmy, ale bardziej nie przez piłkę, tylko przez znajomych. Nie? No a jak reagowali inni piłkarze, czy inni pracownicy klubu na mnie, gdy mnie spotykali, no to mnie świadczyło, że mimo, że się tak bardzo nie otworzyłem, to docenili to, że byłem, jakim byłem człowiekiem i jak podchodziłem do pracy. Bo naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie wszyscy na mnie reagowali cały czas i to znaczy, że zostawiłem dobre wspomnienie. Ale ty też mówiłeś, że im wyższy poziom, tym jest tak naprawdę bardziej serdeczna atmosfera, mniej gwiazdorzenia w porównaniu z tym, co na przykład zobaczyłeś w Serie C, gdzie tam piłkarze no, byli najbardziej poczuci, jak tutaj często lubimy mówić. Tak, no bo myślę, że jak już ktoś, z reguły, jak ktoś zrobił wielką karierę, no to jest usatysfakcjonowany tym i nie musi gestami czy słowami tutaj potwierdzać swojej wyższości, bo on wie jaką ma moc, jaką ma siłę i co zrobił. A na przykład nie, w Serie C pamiętam była taka sytuacja, miałem 19 lat, wtedy dopiero zagrałem 16 meczy w seniorskiej piłce w Serie B i mnie wypożyczyli do Foggi. Zdenek Zeman był trenerem. Zdenek Zeman, Lorenzo Insigne, ten potem zrobił swoją karierę. I po paru meczach, więc jeszcze nie miałem tych meczów wielu w karierze, pokłóciłem się na treningu z jednym obrońcą, 2 lata starszym ode mnie. I on miał 2 sezony już w Serie C2, czyli w czwartej lidze. Czyli miał 60 meczy w piłce dorosłej. A ja tylko 20, nie? I była jakaś kłótnia i on nagle... Sajdzito, nie? Siedź cicho, bo... Zagraj 60 meczów w Serie C i to potem pogadamy. I najlepsze było to, no, jak on tak do mnie powiedział, to ja sobie zakończyłem rozmowę, bo gdy ktoś wchodzi na kwestię, ile meczów zagrałeś w karierze, tak, czy na kwestie tak, pieniężne, tak. Były też w Serie C tacy, kto podczas meczów ci mówili, ile zarabiasz? Podczas mówi, meczów w Serie C? Tak, mówi, ile młody zarabiasz? Nie? Mówi, 10 tysięcy euro na pewno nie masz, a ja mam tyle co miesiąc. Nie? I wiesz, był taki jeden zawodnik. Nie? No i najlepsze jest to, że ten, z którym się pokłóciłem o te występy w Serie C, to był 2010-2011, w 2013 roku kończę mecz Milanu, schodzę w garniturze Milanu, byłem na ławce chyba z Romą, mecz Milan-Roma, schodzę na parking już wyjechać ze stadionu San Siro,
patrzę, on przyszedł na mecz, oglądać. Jako kibic na trybunę. Jako kibic, nie? Tam kogoś znał, nie? Więc szedł na te parkingi. No ale i wiesz, oczywiście... spotkaliście się? Tak, tak. Mhm. Wiesz, po czasie to już serdecznie było i tak dalej, nie było żadnej zadry. I tak sobie pomyślałem, wiesz, 3 lata temu wyzywałeś, że tutaj masz więcej meczy ode mnie w Serie C. A po 3 latach przyszedłeś na mój mecz, że ja jestem zawodnikiem Milanu, a ty no, płacisz za bilet prawdopodobnie. Więc... I może trochę więcej niż 10 tysięcy euro zarabiasz, ale powiedz mi jedną rzecz, jeśli chodzi o te kłótnie i te takie scysje na boisku, bo to jest czasem taki temat tabu, mam wrażenie, a to jest coś, co się zdarza regularnie na treningach. Regularnie? Znaczy regularnie, w sensie, że to nie jest jakby od wielkiego dzwonu, tylko po prostu. No. Ty się lubisz pokłócić, czy lubisz bronić swojej racji? No ja mam swoje momenty, mhm. Więc w niektórych klubach doszło do wielkich takich problemów, nie? Szczególnie, no właśnie to też, gdy w klubach, gdzie byłem mocną pozycję, no to też wyrażałem swoją opinię. I jeżeli dochodziło do jakichś sprzeczek, no to nie bałem się tego zrobić. Czasami... Myślisz o którym czasie? O czasie SPAL? Czy nie, w Peskarze miałem kilka Peskarze, takich no. Właśnie z moimi kolegami z drużyny sytuacji. W Cagliari też były takie sytuacje z João Pedro, to João Pedro karierę zrobił, więc można zmienić. Cały czas jest Cagliari, i właśnie tak? João Pedro ciekawa sytuacja, bo właśnie pokłóciliśmy się jakąś stykową piłkę w treningu. No i obydwoje do siebie doskoczyliśmy, tam nas rozdzielali, no i było gorąco. Ale to się przynosiło czasami poza boisko też, czy już nie? Czy właśnie nie. Właśnie jak to się skończyło z João Pedro, fajnie to wyszło. Naprawdę, byli zagrzani starsi na siebie, dobrze nas rozdzielili. On, to od niego się zaczęło. I on jest mądrym chłopakiem i zrozumiał po powrocie do domu, że to on zaczął błędnie to i że popełnił błąd. I co zrobił? Chyba nie ma tej wiadomości. Napisał mi SMS-a po polsku, mówi. Wszedł w Google Translator i przetłumaczył mi, napisał: przepraszam, bracie, coś takiego, po polsku. Ale to ładny gest. Bardzo ładny gest, miły gest. I wiesz, się uśmiechnąłem i od drugiego dnia wszystko już zmyte. Nie? Wtedy w Cagliari był też Nicolò Barella, dzisiaj piłkarz absolutnie europejskiej klasy. Jak ty go wtedy postrzegałeś? No Nicolò był, od pierwszego dnia zrobił na mnie wielkie wrażenie, bo nie znałem go. Ja przychodziłem do klubu w 2015 roku, to Barella miał 18 lat. I dopiero potem się dowiedziałem, sprawdziłem statystyki, no zadebiutował w Serie A, tam 2-3 mecze zagrał w tym spadkowym sezonie. Ale ja wchodzę do szatni, widzę takiego małego, malutkiego blondynka, który wyglądał jak dziecko, a on tam wodzirej w szatni. Nie? I mówię, coś jest tak, albo gościu jest nie wie, gdzie jest jego miejsce, albo musi być dobry, bo starzy naprawdę rozmawiali z nim jak z członkiem drużyny. Więc to od razu tego zachowania w szatni na mnie zwrócił uwagę i mówię, ciekawe, jakie będzie na boisku. Wchodzimy na boisko. I faktycznie widać było, że trzymał poziom. Nie mówię, że myślałem, o Boże, to jest fenomen, ale trzymał poziom i to już wystarcza. Jak jesteś młody, to że trzymasz poziom, to też już jest dużo. Ale no, ten pierwszy rok w Serie B nie grał z nami, znaczy był w kadrze, ale nie mógł się przebić. Nie mógł się przebić, więc zagrał parę meczy do stycznia. Wypożyczyli go do Como, do Serie B, z którym spadł do Serie C, ale tam pisali, że dobrze gra. No i po sezonie wrócił. Po sezonie wrócił, gdy miał już 19 lat. I miał być rezerwowym, ale w pierwszym meczu chyba ktoś złapał kontuzję i nagle w drugiej kolejce tamtego sezonu gramy z Cagliari Roma. Ja też grałem tutaj w pierwszym składzie, robimy 2-2, świetny mecz zespołu i Barelli. I od tego momentu wszyscy właśnie zrozumieli, że to jest Sardyńczyk, młody. Pokazał, że może trzymać poziom i zaczął grać, zaczął utrzymywać tą pozycję. I stopniowo rósł, dokładał tak co pół roku, co sezon jakieś takie umiejętności i te takie cechy, których potrzebuje, żeby grać na wyższym poziomie. I taka ciekawa sytuacja, no pamiętam, że przed moim odejściem, ja 2017 odszedłem, czyli miał 20 lat, czyli on zaczynał swój drugi sezon w Serie A i tak sobie gadaliśmy i ja mu mówię, Nicolò, mówię, że co, ty dla mnie jesteś naprawdę topem, ty możesz dojść naprawdę niesamowicie wysoko, nie? I on, o dzięki Bandek, dzięki, tam słucham, nie? I ja mówię, jedyną rzecz, jaką musisz potrafić, musisz zacząć strzelać bramki, bo nie strzelił ani jednej bramki chyba w tym sezonie pierwszym. Mówię, taki gość jak ty musisz strzelać bramki, bo ty dochodzisz zawsze, on ma tą siłę, wiesz, dochodzi do pola karnego i musisz to robić, więc musisz pracować nad strzałem, bo miał taki strzał, że dochodził do 18 metra, ale taki farfocel szedł. I mówię, musisz poprawić strzał, bo będziesz miał dużo okazji w meczach. I on tak to wziął do serca i pamiętam, że tak no, dał mi rację, widać było, że już o tym myślał. Mnie wypożyczają do SPAL, chyba 5., 6. kolejka, gramy SPAL Cagliari. Kto strzela pierwszą bramkę w karierze w Serie A? Barella. A ja mówię, po co ci mówię jeszcze?
No, no i potem się rozwinął niesamowicie, na Euro strzelił bramkę, no tak, teraz w finale Pucharu strzelił bramkę, tak. Więc patrząc na niego jestem dumny, bo... Nie chodzi o to, on by doszedł do tego bez tego, ale zawsze uwierzyłem miło w niego na piłkarza, i lubię go jako chłopaka. Tak, widzisz, mówiłeś o opyskarzy i o tych stykowych sytuacjach na treningu, to Lucas Torreira jest na pewno takim zawodnikiem, który lubi podostrzyć. Jestem ciekaw, jak on wyglądał wtedy w tym waszym wspólnym epizodzie. No właśnie, ja w Torreira nie wierzyłem, na przykład, nie? W przeciwieństwie do Barelli i do wielu innych, których młodych chłopaków, którzy potem zrobili karierę, to w Torreira tak od razu nie uwierzyłem. Pamiętam, że w tym sezonie, gdy ja byłem, jak w każdym zespole, młodych z tej Primavery przysyłali na treningi czasem, nie? No i on był tak malutki, tą piłką, bardzo ryzykował, nie? Na przykład. Ja jestem, być może to wychodzi z mojego stylu gry, ja lubię, jak gościu przede mną, on grał na tej szóstce, jakbyśmy 4, 3, 1, 2, lub, no był jedną z szóstek lub ósemek, tak, środkowo pomocnik. No to jako obrońca no nie lubię, jak mi stracisz piłkę, no bo potem ja za nią biegam, nie? I muszę dużo bronić. Więc wolę, jak to posiadanie utrzymywamy. I Torreira przychodził, malutki taki. No i on co chwilę się miał gościa na plecach, nie? Krzyczałeś mu plecy, zamiast ci oddać, to on odwracał się i strata. I jadą, nie? Odwraca się i wszystko jest zamknięte, wszystkie linie podań, a on na siłę do przodu i strata. Miał dużo tych strat i mnie to irytowało, nie? I zacząłem mówić, mówię, słuchaj, na początek przychodzi do nas, zacznij grać prostą piłkę, na przykład, nie? Przecież nie, że prostą, ale w sensie tam, gdzie widzisz, bo odegrasz mi, potem otworzysz się, zaraz ja podam wyżej, o piętro wyżej, on ci odegra, więc to nie jest tak, że masz tylko odgrywać do tyłu. Odpowiedzialnie, nie? Też czasami. Odpowiedzialnie, prawda? Trochę bardziej. Mówię, tu to nie jest Primavera, wejdziesz do nas, do ligi i takie podanie jest kontra, tracisz bramkę. No, ale nie słuchał mnie, tak widziałem, że on dalej swoje. Taki Urugwajczyk walczył. Tą siłę jeszcze fizycznie tak nie potrafił tego pokazać. Takiego teraz ma taką, no jest niesamowity też w tych stykowych piłkach. Wtedy tego na treningu nie pokazywał, ale to też nie jest łatwe, bo często starzy nie akceptują, że młody jakoś z Primavery wchodził i tak bardzo w nich trafiał, więc być może on miał za duży respekt do nas, nie? Więc tak po cichu ten sezon przychodził do nas, ale jakoś go nie zapamiętam jako gościa, o którym myślałem, o, zaraz by nam pomoże. Ale co się dzieje? Kiedyś tam na wiosnę, już pod końcówkę sezonu, idę z trenerem Massimo Oddo. O, to też jest fajny trener i fajna postać. No, były piłkarz Milanu, zrobił Ligę Mistrzów. No i stał się trenerem, był trenerem Primavery u nas. I tak sobie idziemy, już wtedy mieliśmy taki kontakt, że rozmawialiśmy sobie. Mówię, trenerze, jak tam? Mówię, jak młodzi? Są jakieś talenty, nie? I mówi, Torreira. Mówi, Torreira jest fenomen, nie? Mówi, o, ja mówię, o, wielkie oczy. Tak, mówię, to nie powiedziałbym, nie? I od tego momentu, jak Massimo Oddo tak mówi, no to zacząłem na niego trochę przyglądać mu się bardziej, nie? Ale co w nim widziałem? Urugwajczyk, zaraz z Argentyńczykami się dogadał, mate. Mhm. Więc na przykład, nie? No, przychodziłem ja na siłownię, tam kilku osób na siłownię, a Torreira siedzi i pije herbatkę. Do minuty przed treningiem wstaje, trening. Ja mówię, młody, mówię, zacznij coś robić. Jakaś nie? Aktywizacja mięśniowa. Ja mówię, kurde, idź na ścianę, podbija piłką, idź na siłownię. Mówię, gdybyś ty trenował więcej, już może byś z nami grał, nie? Albo, no i tak dalej. Ja tak, no i on dalej tą swoją herbatkę pił, nie? No i co się dzieje? Nagle zwalniają nam trenera na kolejkę przed końcem sezonu. Przychodzi Massimo Oddo z Primavery. Chłopak Torreira zagrał chyba jeden mecz tydzień wcześniej, w ten, po którym zwolnili trenera, i zagrał słabo Torreira. Wchodzi Oddo i gramy najważniejszy mecz sezonu. Musimy go wygrać, żeby wejść do baraży o Serie A. Torreira w pierwszym składzie. Zaufanie trenera. Wrzuca go na pierwszy skład, no i dał radę. Wystąpił w ważnym meczu i nagle, nie traci piłek. Gra do przodu, wszystko przechodzi. Klasa. I powiedziałem, o, brawo młody. Gramy dalej. Pierwszy baraż play-off wygrywamy. Torreira jeden z najlepszych na boisku. Gramy półfinał z Vicencą, tam i na wyjeździe. Przechodzimy dalej. Torreira jeden z najlepszych na boisku. Dochodzimy do finału z Bolonią, gram u siebie pierwszy mecz, okej. Okay. W finale tam Lucas źle jedną przeciął piłkę, odbił ją źle, zostawił i tam strzelił nam bramkę, więc tam był zamieszany, ale generalnie no, pokazał klasę w też te 7 meczy i kupiła go Sampdoria. Mhm. Czyli dochodzimy do tego twojego ulubionego tematu, że tutaj jest wszystko. Dokładnie, dokładnie. To też jest wielu zawodników, którzy w treningu nie potrafali, w treningu wyglądali niesamowicie, potem przychodzi mecz i nie dźwigną tego. A Torreira w treningu wtedy aż tak nie wyróżniał się, a gdy dostał szansę w meczu, pokazał, że
to miejsce mu się należy. Słuchajcie, jak każdy szanujący się podmiot, musimy zarabiać pieniądze, więc czas na reklamy. Ale będą one i tak krótsze niż w wielu stacjach telewizyjnych. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Surfshark, wtyczka VPN, która zapewnia Wam bezpieczne korzystanie z internetu, szyfrując dane użytkownika w sieci i pomagając zachować prywatność i ochronę każdego dnia. Sami korzystamy z tej wtyczki podczas zagranicznych wyjazdów z foodtruckiem, a co istotne, jest ona szybka i łatwa w obsłudze. Można dzięki niej wyeliminować nierówności cenowe wynikające z lokalizacji dotyczące biletów lotniczych i opłat za wynajem samochodów przez połączenia z serwerami VPN w różnych krajach. Bez niepotrzebnego stresu możecie korzystać także z publicznych sieci Wi-Fi, szyfrując swoje dane i sprawiając, że będą one bezużyteczne dla osób je wykradających. Wtyczka Surfshark VPN ma mnóstwo funkcji, które wykraczają poza podstawy. Tak naprawdę w ramach jednej subskrypcji możecie korzystać na wielu urządzeniach, czy to na urządzeniach mobilnych, czy też stacjonarnych, a więc i telefon, i komputer w domu. Obie opcje są jak najbardziej dostępne. Dodatkowo dzięki kodowi FoodTruck Surfshark oferuje teraz plan dwuletni z 83% rabatem, dzięki czemu abonament będzie kosztował tylko 9 zł z groszami miesięcznie, a dodatkowo 3-miesięczny okres użytkowania całkowicie za darmo. Aby skorzystać z promocji, wystarczy kliknąć w link, który jest w opisie. I na tym nie koniec niespodzianek. Od 1 czerwca do 4 lipca trwa także promocja, w ramach której za darmo dostaniecie subskrypcję na antywirusa. Słuchaj, jak przerywaliśmy na moment nagranie, powiedziałeś, że jest jedna historia o Pellegrinim, którą nam musisz powiedzieć, to jest dobry moment. I nie wiem jak to zlinkować, ale... Znaczy historia jest taka, że ja miałem, gdy go poznałem, moim przyjacielem jest jeden chłopak z Rzymu. Okej. Bo go poznałem w juniorach Breści, tam razem chcieliśmy zrobić karierę, on był bramkarzem, nie udało mu się teraz zrobić zupełnie co innego. No i on stał się naprawdę moim przyjacielem, więc po roku, gdy miałem 17 lat w 2008, zaprosił mnie na wakacje do Rzymu. No i przyjeżdżam do Rzymu i mówi, że o, przyjdzie mój kuzyn mnie odwiedzić, nie? Mówi, że gra w Romie, nie? A on 5 lat młodszy ode mnie, więc miał wtedy 12 lat, więc był, no wtedy 17 lat, 12 to duża różnica, nie? No i wchodzi ten młody chłopak, no i kuzyn, jak to mój kolega, mój przyjaciel mówi, że on jest niesamowity piłkarz, nie? Mówi, naprawdę gra w Romie, jest niesamowity talent. Zawsze ten Nie za bardzo mu wierzyłem w te słowa, ale no grał w Romie, pogadałem z nim, wiesz, tak, on był nawet bardziej zadowolony, że wiesz, no, ja już wtedy w Serie B zadebiutowałem, nie, więc tak widziałem, że też był zadowolony, że poznaje piłkarza, nie. No i nic, ja życzę mu powodzenia i tak dalej. No i zacząłem tą jego karierę śledzić i tak co roku go widywałem, jak tam czasem zadzwonił do tego swojego, mojego przyjaciela, to tam na FaceTime, nie było wtedy, do telefonu i tam się pogadało, powodzenia. No i przychodzi taki moment, że miał chyba 18 lat i nagle w tej takiej lidze młodzieżowej europejskiej strzela taką bramkę piękną z Manchesterem City po oknie, taką z 30 metrów, nie? I mówię, tej twój kuzyn chyba naprawdę jest dobry. I nagle w wieku chyba 19 to Lorenzo idzie do Sassuolo, do Serie A, a gdzie zazwyczaj nawet jak jesteś dobry talent, no to nawet do Serie B idziesz. Przecież Lorenzo Insigne został wypożyczony do Serie C nawet, nie? A Lorenzo od razu do Serie A, mówię, no i zacząłem śledzić jego karierę, no i faktycznie, no, wypłynął na szerokie wody i też taka anegdota o nim, że no, jak on był sfokusowany i jaki miał mental, nie? Na przykład gramy mecz Cagliari-Sassuolo i ten jego mój przyjaciel przylatuje do mnie do Cagliari na mecz i mówi, po meczu z Lorenzo idziemy w trójkę na imprezę, nie? No i mecz się tak ułożył, że Lorenzo dostaje czerwoną kartkę i przegrywają mecz. No i idziemy do mnie do domu, tam rozstawiamy rzeczy, no i mówimy, okej, to idziemy na kolację, przebiórka i na imprezę. A Lorenzo załamany, nie? Aż mimo że strzelił bramkę w tym meczu, nie? Załamany mówi, że nie, że on nie idzie, bo mówi, źle się sobie z tym czuł, mówi, dzisiaj zespół przegrał przez niego. A my mówimy, no dobra, spokojnie, tu nikt cię nie zna, jesteś na Sardynii, to nikt nie będzie zwracał uwagi. Nawet jak cię poznają, to ci podziękują, mówię. Nie? A on mówi, nie, no typowo źle się czuł i przetrawił tą, no bardzo mu źle było z tego powodu. I to się ceni. Każdy piłkarz przeżywa porażki, ale no to pokazało, jak bardzo on nawet przesadnie cierpiał. I na przykład po roku go spotykam, bo po drugim sezonie podpisał kontrakt z Romą. Kupili go chyba za 20 milionów i byłem wtedy właśnie z tym jego przyjacielem na wakacjach, z tym jego kuzynem na wakacjach na Mykonosie, no i Lorenzo dolatuje do nas z żoną, nie? No i w pierwszy dzień przychodzi taki zadowolony, mówi, no Sali, podpisałem, mówię, dzisiaj oferuję imprezę i popijemy, nie? Ja mówię, no dobra, mówię, ja nie piję zazwyczaj, ale mówię, no jak chcesz świętować twój transfer do Romy, to idziemy grubo. No i mówię, Lorenzo chce imprezować, pić, no dobra, idziemy.
No i idziemy do klubu, zamawia tam te szampany i tak dalej, no i wypił lampkę szampana, może dwie. I o, Mosali, aż tak pijany! Ekonomiczna ta impreza. Aha, czyli to była ta impreza. To było na grubo. I wiesz, i o ludzkiej godzinie po wypiciu dwóch, trzech lampek szampana poszedł do domu. Więc dla niego, w jego głowie to było świętowanie, więc o to też chodzi, nie? Ale to jest piękna historia, że tego poznałeś, jak miał 12 lat. Nie słyszałem tego w ogóle. Byłem u niego na weselu, nie? Na weselu. Ogromne, niesamowite wesele, było wiele osobistości. Piłkarze Romy, do Rosji był jeszcze jako piłkarz. Już Totti był już jako jeden z działaczy Romy. I pamiętam, była taka sytuacja, że wszyscy piłkarze wyszli na scenę, na mikrofon, bo Włosi lubią śpiewać. Tak. Nie? Włosi to karaoke, na przykład Polacy tańczą. To widać po festiwalu. Polacy tańczą, ale też tak powiedziałbym, niekoniecznie dobrze. No ale dobra. Polacy tańczą, a Włosi do tańca, zanim się zbiorą, to tam minie. Oni najpierw muszą najeść się i tak dalej, potem pośpiewać i dopiero na końcu najdzielniejsi, najwytrwalsi to tańczą. Więc oczywiście Lorenzo zaczyna karaoke. No i powoli tam zbiera piłka. Najpierw pokaże Romę, tam Florencję, Szarały i De Rossi. Potem wszyscy się zebraliśmy. Każdy piłkarz tam, bo powołał trochę piłkarzy Serie A i tam przyjaciół. No i dobra grupka się zrobiła i wszyscy byli tacy chętni. De Rossi też przyszedł, śpiewał fajnie. No i Tottiego wszyscy prosili, nie? Ja no, Totti. Że tam go wołali, dawaj, ale nie. Francesco musiał być. Wiesz, był też w roli działacza klubu. Stwierdził, że może nie wypada. Już nie jest piłkarzem. Bruno Conti siedział i już taką klasę zachował, więc nie wyszedł pośpiewać. Tak? Chyba, że karty byście mu rzucili tam na stół, to może w karty by zagrał. Ale widzisz, też mówiąc o De Rossi i Francesco Totti, to może odbijając troszeczkę w inną stronę, jestem ciekaw, kto we Włoszech zrobił na tobie największe wrażenie, jeżeli chodzi o charyzmę. Kto z piłkarzy miał po prostu taką charyzmę, że ty czułeś przed nim duży respekt i niezwykle go szanowałeś w szatni? Pierwszym zawodnikiem, od którego biła taka charyzma i taki osobowość, Alessio Tacchinardi. Ja miałem 16-17 lat, go poznałem i to był jego chyba ostatni sezon w piłce, czy te przedostatni. Ostatni na takim normalnym poziomie. Cofnięty tak na środek obrony. Cofnęli go właśnie na między trzech obrońców i trenowałem z nich parę treningów, zadebiutowałem u jego boku właśnie. Pamiętam, że mnie wystawili na szóstce przed nim i jak wszedłem na boisko, to było fajne, że ja go cały czas słyszałem i taką siłę mi dał, nie? Bartek, bierz piłkę, graj. Tak mnie fajnie zmotywował i po każdym dobrym zagraniu mi dodawał jeszcze energii, nie? I często ze mną rozmawiał i gdy do ciebie mówił, to patrzyłeś jak w obrazek, nie? Okay. Zresztą też przejrzałem jego karierę, widziałem jak on gra. I nie, na przykład taka rzecz, która u niego mi zaimponowało, że były treningi, w których on decydował, że gra na jeden kontakt. Okej. On decydował jako piłkarz. Tak. I ja na niego patrzyłem, bo na przykład gra, nie wiem, 11 na 11 na całe boisko, wszyscy grali normalnie, a on gra na jeden kontakt. Okej, że on sam sobie nałożył taką. Tak. On takie tego nie komunikował tego, ale ja tak patrzyłem, mówię, on gra na jeden kontakt. I on całą gierkę na jeden kontakt. I potem tam słuchałem, mówi, nie, mówi, takie dni, luźniejsza gierka to, żeby było ciężej, wolę grać na jeden kontakt. Nie? I to mi zaimponowało, że on chyba żadnej piłki nie psuł, nie? Więc to było coś wielkiego. Ale wiesz, to słowo charyzma, którego Polkoś użył, to jednak się kojarzy faktycznie z włoskim stylem, bo Włosi mają coś takiego w sobie, że oni może nie budzą taki, powiedziałbym, respekt, ale na pewno podziw. Jest coś takiego w prezencji włoskiego piłkarza i pewnie piłkarzy, którzy grali w Serie A. I na przykład wracam do tego momentu, w którym wchodzisz do szatni Milanu i widzisz ludzi, których dotychczas widziałeś tylko w telewizji, bo to jednak była ekipa, jak dzisiaj sobie nawet na to spojrzymy, no przemocna, jeśli chodzi o nazwisko. Bo tam i Mario Balotelli, i Kevin Prince-Boateng, i Robinho. I to było coś, czego się nie spodziewałeś? Czy to było właśnie zwykłe wejście do szatni zwykłych ludzi? Czy było coś takiego w ich zachowaniu, co cię zszokowało? No fajna historia na pewno była taka, że gdy ja przychodziłem do Włoch pierwsze lata, to byłem fanem Romy. Roma, De Rossi, bo byłem pomocnikiem wtedy jeszcze. Potem z czasem stałem się obrońcą i zacząłem poglądać obrońców i mi się bardzo podobało Nesta, Maldini, więc tych z koszulce Milanu oglądałem. No i Brescia była blisko Mediolanu, więc parę razy byłem na meczu Milanu i była taka sytuacja, kiedy właśnie moi przyjaciele przyjechali z Polski i pojechaliśmy zwiedzić stadion San Siro i to był grudzień 2012.
A w styczniu 2013 byłeś już? Ja nic nie wiedziałem o Milanie. Okay. Oczywiście już grałem bardzo dobrze wtedy i różne kluby wychodziły, nawet kiedyś, że Milan, że tam Milan jest i mnie obserwuje, ale ja w to nie wierzyłem. I nawet nie chciałem czytać o tym. W grudniu 2012 Zbigniew Boniek na zgrupowaniu reprezentacji Polski w tym krajowym składzie odebrał telefon od swojego znajomego dziennikarza, który powiedział mu, jak Salamon nie pójdzie za dobre pieniądze do dużego klubu Serie A, to ja się nie znam na piłce. No właśnie, i wtedy czuć było to i ja naprawdę czułem, że może to się wydarzyć, ale mi się to wydawało nierealne, bo naprawdę zbyt duże to mi się dawało. I wtedy w grudniu jedziemy sobie do Mediolanu i kupujemy bilet na San Siro, idziemy sobie, robimy ten tour, takie zwiedzanie San Siro, wchodzimy do szatni, może nawet wam podeślę, okay, jak znajdę chętnie na komputerze zdjęcie, jak sobie usiadam w tym fotelu. Usiadłem sobie w szatni Milanu, zrobiłem sobie zdjęcie i rozmawiałem sobie z naszymi przyjaciółmi, z moimi przyjaciółmi i tak mówiłem, że, no pytali się, jakie jest moje marzenie. Mówię, moje marzenie jest tutaj grać i mieszkać, nie? Tutaj blisko, bo koło San Siro właśnie takie piękne bloki były, nie? Ale nie wiem, czy w to wierzyłem. To nie było coś, o czym myślałem, że to może się wydarzyć. I najlepsze było to, że dwa miesiące później, trzy, bo styczeń, luty, dwa miesiące później, ja byłem zawodnikiem Milanu. I mój pierwszy mecz w barwach Milanu, moja pierwsza ławka rezerwowa już w barwach Milanu i powołanie, to był Inter Milan, czyli derby. Tak, della Madonnina. I ja po dwóch i pół miesiąca od momentu, gdy ja zapłaciłem, żeby być w tym, na tym stadionie i wejść do szatni, ja tam siedzę w koszulce Milanu, koło Robinho, koło Balotelliego, tu Allegri mi żartuje, pamiętam, mówię, uważaj Salamon, bo bądź gotowy, bo wejdziesz dzisiaj, nie? Tak mi powiedział, nie? I patrzę w lustro, a ja dwa i pół miesiąca temu płaciłem, żeby tam wejść, a potem mi płacili, żeby tam być w tej szatni. I no to było niesamowite. Piękna historia. Piękna historia. A jeżeli chodzi o taką właśnie jakość czysto piłkarską, to Robinho był tym piłkarzem, który przodował? Tak, właśnie jeśli chodzi o to wejście do szatni, o właśnie, a propos, to było wielkie marzenie. Ale w momencie, gdy ty jesteś piłkarzem i krok po kroku trochę idziesz wyżej, no to musisz się oswajać pewnymi rzeczami. Więc gdy w styczniu dzwoni do mnie Mino Raiola, świętej pamięci, dzwoni do mnie mój Bartek, jest Milan. Mówi, jest Milan, poważnie zainteresowany, ale daj mi chwilę, skup się na grze, bo muszę zrozumieć, czy naprawdę cię chcą, nie? Mhm. I mówi, no fajnie, jeżeli cię chcą, to musi być tak, 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 tak i wtedy to zrobimy, nie? Cały styczeń mija, nie dzwoni do mnie ani razu, nic o Milanie mi nie mówi, nie? Ale zacząłem się z tym oswajać, zacząłem oglądać mecze Milanu, zacząłem oglądać na YouTubie jakieś tam filmiki z szatni, żeby zobaczyć, jak to wygląda, żeby wiedzieć, na co mam się szykować. No i nagle 31 stycznia, gdy już wydawało się, że z Milanem nic nie wyjdzie, rozmawiam rano z Raiolą i pytam się, mówię, no jak mi, no i na co mam się szykować, nie? Bo okienko się kończy za 10 godzin. Mówi tak, albo są cztery opcje, jest kilka opcji, mówi, albo Fulham, albo Zenit, albo Milan, albo zostaniesz w Breszcie. Więc może się wszystko wydarzyć, bądź gotowy, bądź pod telefonem. Nie? Idę na trening, po południu kąpię się i nagle przybiega do mnie kierownik Breści. Mój Bartek, ubieraj się, idziesz do Mediolanu. I to nic nie znaczyło, bo wtedy, ostatni dzień okienka transferowego, każdy piłkarz, wszystko się dzieje w Mediolanie. Więc ja nie wiedziałem, do jakiego klubu jadę. I jesteś w samochodzie. Ja wiedziałem, jaka jest nazwa ulicy, gdzie jest siedziba Milanu i wiedziałem, jaka jest nazwa ulicy, gdzie jest ten hotel, gdzie się wszystko podpisuje z innymi klubami. I mówię Edo, to piowanie, taki kierownik Brescia, mówię, na jaką ulicę jedzie? Mówi, Via Turati, czyli Mediolan. Mówię, Ale ty wtedy byłeś w dresie chyba, prawda? Tak, byłem strasznie ubrany, bo nie byłem gotowy na to. Nie? Już myślałem, że już nie da rady. I właśnie byłem w dresie i przyjeżdżam i podpisuję, wchodzę do tej sali trofeów z Galianim. Mino, prezes Breści i Ariedo Braida, też wielki taki działacz Milanu. No i podpisujemy kontrakt, no i tak na mnie patrzą i mówią, że teraz jest kolacja oficjalna w Giannino w restauracji Berlusconiego, nie? I mówi, nie masz innych ciuchów. A Włosi patrzą na te rzeczy. Kiedyś w Sampdorii pojawiłem się na podpisaniu kontraktu w krótkich spodenkach, bo było bardzo gorąco, chyba 40 stopni, miałem krótkie spodenki. I dyrektor mi powiedział, podpisaliśmy, mówi, Bartek, następny raz jak przyjdziesz do siedziby klubu, proszę założyć długie spodnie. To jest ciekawe, o czym powiedziałeś w kontekście tego hotelu, który jest w Mediolanie, bo to jest też taki system, być może w Polsce mało znany, ale generalnie jest tak, że jest ten system kopertowy cały, tak? Jak to wygląda? Ten ostatni dzień okienka? Tak. No to jest niesamowite. Znaczy, ja osobiście nie wszedłem do tego hotelu, ale wielu z moich kolegów nawet tam jeździ.
I to jest, być może się wydaje może wydawać się absurdalne, bo to jest prawie jak na jakimś targowisku i ty wymieniasz się piłkarzami. Mój menadżer mi opowiadał, że to czasem wygląda, bo każdy klub ma swój pokój. Na przykład, nie wiem, jest pokój, nie wiem, Milan, cała Serie B. Puk, puk. I na przykład jesteś dyrektorem Cagliari i szukasz środkowego obrońcy i pukasz do Milanu, i został wam jakiś obrońca i wymieniasz się. To jest niesamowite. Jesteście Salamona? Tak, to tak wygląda. I niektórzy zawodnicy sami tam chodzą, są tak zdesperowani, mówię, nie, jadę. I stoją tam i może zaczepią kogoś i liczą, że ich za... I potem Gianluca Di Marzio, słuchaj, Fabrizio Romano mają newsy, bo są w tym hotelu cały czas. Ale tak. Wiesz co, też kiedyś opowiadałeś mi chyba o tych kopertach, w których są ukryte oferty, tak? Że dwa kluby składają oferty. Jest coś takiego, nie? Czy coś... Ale to było, to już zeszło, już tego już nie zeszło, ma. Tak? To była ta, to współwłaścicielstwo. Tak, że masz 50% do zawodnika. Graliście w Football Managera tak, kiedyś? Tak, tak, tak. To było widzę włoskie, to było specyficzne. 50 na 50. Na przykład ja, gdy poszedłem do Milanu, byłem cały Milanu 100%, potem po pierwszym roku mnie sprzedali 50%, nie? Okay. Z Andreą Polim była wymiana. No i po sezonie się jest tak wygląda, że właśnie, jeżeli się nie dogadasz wcześniej z klubem, kluby się nie dogadają co do kwoty, no to wtedy, jak przychodzi ten ostatni dzień, no to do koperty rzucają pieniądze, okay. Rzucają kwotę. Kwotę, tak, za którą mogą. I kto na wyższą kupił zawodnika. To jest też piękne targowisko. Ale właśnie widzisz, jesteś w tym Milanie i patrzysz sobie na jakość piłkarską na treningu Filipa Meksesa, czy właśnie Cristiana Zapatę, więc zawodników grających na twojej pozycji i miałeś poczucie, że ci dużo do nich brakuje, czy przeciwnie, że byłeś blisko. No właśnie, i właśnie a propos tego, no wszedłem do tej szatni i jak gdy już to się naradzało, czyli oswajałem się przez miesiąc z tą możliwością pójścia do Milanu, no to gdy już tam byłem, no to nie mogłem się zatrzymać i zachwycać się, o Boże, gdzie ja jestem, tylko chciałem wejść w, po prostu w mood, że tak powiem, w ten taki nastrój. W nastrój. I myślę, że jestem tam, żeby wykonać swoją robotę i grać, nie? Więc już starałem się na nich patrzeć normalnie. Niestety to moje wejście było ciężkie, bo okazało się, że kupili mnie kontuzjowanego w ostatnim meczu z Brescią, tam więzadło naderwałem w kostce, więc po badaniach wyszło, że przez miesiąc muszę pauzować, więc to bardzo spowolniło to wszystko, a w sumie jedyna szansa, w której mogłem wejść w zespół była od razu, bo ja teoretycznie ja w czwartek podpisałem, w niedzielę miałem grać ze Sieną i była taka sytuacja, pamiętam, dyrektor Galliani mnie, nie było czasu na badania medyczne. Nie? I on mi mówi, Bartek, chwilę przed podpisaniem, czy po podpisaniu, mówi Bartek, mówi, jak się czujesz, zdrowy jesteś? Ja mówię, no dyrektorze, szczerze, no trochę kostka mnie boli, ale myślę, że to nic poważnego, nie? Mówi, o jak, mówię, jak jesteś kontuzjowany, to cię wyleczymy, nie? Ale żartem, on nie wiedział, że nagle na drugi dzień zrobiłem rezonans i okazało się, że miałam miesiąc przerwy i to na pewno od razu trochę na mnie patrzyli krzywo, nie tyle na mnie, co na Breście, że tam trochę zataiła to. Ale no na pewno moment, w którym mogłem stać się potrzebny Milanowi, spędziłem na łóżku lekarskim, więc to był problem. Zresztą podobną historię też przeżyłeś w Sampdorii, prawda? Gdzie też jakby doznałeś kontuzji w takim momencie, gdzie wydawało się, że byłaby szansa na to, żeby... No znaczy właśnie, no, nie chcę też, żeby to zabrzmiało, że o, szuka wymówek, okay, bo ale no to są fakty. Mhm. To nie można zaprzeczyć, że pewne urazy w naprawdę ciężkich momentach, w ważnych momentach, no zahamowały, bo bez nich bardzo prawdopodobnie dostałbym szansę. Potem, czy bym tej szansy wykorzystał, czy nie wykorzystał, to już nie wiem, tego nie mogę powiedzieć, więc nie mówię, że gdybym dostał szansę, to bym dzisiaj był kapitanem Milanu. Ale na pewno bym ją dostał, ten licznik nie byłby na zero i kto wie, wolałbym naprawdę ją dostać szansę, żeby móc powiedzieć i nie wykorzystać, nawet powiedzieć, dobra, okazałem się za słaby, i bym się łatwiej z tym pogodzić. A tak nie było ci dane posmakować tego. Dokładnie, no, dokładnie. No. To też był trochę mój błąd, bo pamiętam, że na przykład pod koniec sezonu trener Allegri do mnie podszedł, mówi Bartek, mówi, te pierwsze pół roku było ciężkie, ale zawsze dla młodych jest ciężko, mówi, od lipca wiele rzeczy się zmieni. I faktycznie Milan, czyli pomyślałem sobie, kurczę, chyba coś pokazałem w tych treningach. I Milan planował, że już byłem piątym obrońcą, że mam się zać czwartym, nie? W tej hierarchii takiej, czyli jakiś tam lekki awans mi zaproponowali, ale ja wtedy wszedłem do reprezentacji polskiej trenera Fornalika, no i miałem takie parcie na granie, więc poprosiłem Mino, żeby mi znalazł klub, mówię, chcę grać na poziomie Serie A. No i wyszło z tą Sampdorią, gdzie też, jak to powiem, to też ktoś może się zaśmiać, no ale faktycznie, gdy robili transfery, trener Delio Rossi wtedy był i mówi, Bartek mówi, gdyś usiadłem do komitetu transferowego, że tak powiem, i zaplanowałem zakupy, to pierwszym nazwiskiem był Gabbiadini, które kupili Manolo Gabbiadini do ataku, potem był Southampton przez jakiś czas i potem byłeś ty na obronę, bo on naprawdę wierzył, że w tym 3-5-2, jakim on chciał grać, ja w środku bym
I no i tak do mnie trafił, no kurczę, takie rzeczy przez telefon mi powiedział. I mówię, jadę. Poczułem, że trener we mnie wierzy. I pamiętam, była taka sytuacja, mówi Bartek, aha, nie, to ja powiedziałem. Mówię, dobrze trenerze, ale na mojej pozycji jest Angelo Palombo, kapitan drużyny, 30 par lat. Czy trener będzie w stanie go odstawić na ławkę? Tak zapytałem bezpośrednio. A on mówi, mówi Bartek, graj tak, jak mu potrafisz i ja taki problem sobie nie robię. I co się dzieje? Jadę na obóz i właśnie wracając do tej jakości Milanu, to mi jakoś było czuć. I na jednym z pierwszych treningów, pamiętam, wchodzę po kontuzji, więc ja jeszcze pierwszy dzień był taki nie za dobry. Chcecie zaprzeczyć z piłką na nowo. Wchodzę w posiadanie piłki, taka gierka, jedna z pierwszych akcji i Boateng mi dziurę zakłada. I on taki cwaniany mówi, witaj w Milanie. I to mnie zabolało, ale potem się z tym obyłem, i naprawdę po tych 5 miesiącach w Milanie już to było normalne, że trzymałem ten poziom w treningu. Idę do Sampdorii i uwierzcie mi, ja się pierwsze dni czułem, jakbym grał naprawdę poziom niżej. Wszystko wolniejsze, więc ja no, czułem się niesamowicie. Mówię, o, będę tu grał naprawdę. Bo fruwasz. Tak. Bo nauczyłem się na tym poziomie takiej szybkości, prędkości gry wyższym. Myślenia też, reakcji. Tak, i nagle zszedłem lekki poziom niżej i było to czuć. I ja mówię, o, będzie dobrze. I naprawdę przepracowałem świetnie okres przygotowawczy i tak dalej, ale cały czas byłem z Angelo Palombo w tej hierarchii. No i mija 7 meczy i ja nie zagrałem minuty. I tak przez chwilę miałem taki słabszy moment i to było mnie widać. I trener Del Rossi widział to i podchodzi do mnie. To było przed kadrą w październiku. Mówię, Bartek, mówi, co jest? Widzę, że trochę już spuściłeś stronę. Mówię, trenerze. Mówię, gdy trener do mnie dzwonił, żeby tu przyjść, powiedział mi pewną sprawę, pewną rzecz, obiecał mi coś. Znaczy, nie, że obieca, powiedział, że jeżeli będę tym, jaki mogę być, no to odsunie, nie będzie on sobie problemu. A on mówi, powiedział mi, tak, to prawda, zasługiwałeś na grę od początku, ale muszę patrzeć na pewną dynamikę w szatni i nie mogę od razu odstawić tak ważnej osoby. I mówi, ale bądź gotowy, bo jak wejdziesz, już nie zejdziesz. I to mnie podbudowało. Mówię, okej, jadę na kadrę. Mój serdeczny kolega Sławek Peszko, którego pozdrawiam. Jest tutaj na zdjęciu. Na wyjątkowo spóźniony mi wchodzi w kostkę i zerwałem wszystkie węzadła. No i wracam do klubu i na noszach, na kulach. Po miesiącu trenera wyrzucili. Wracam w styczniu do gry, gdy był trener Siniza Mihajlović. Który widział cię jako pomocnika. No i tam w ogóle. I przychodzi trener Mihajlović, mówi Salamon, ja cię nie znam. Ale gadając z Zemanem i ty jesteś obrońcą, ty jesteś pomocnikiem. A ja już wtedy byłem totalnie przestawiony na obronę i mówię mu w trenerze, no, nie czuję się na pomocy, nie? Naprawdę. I wolałbym iść w stronę obrony. Jak trener się nie czuje, nie widzi mnie na obronie, no to pozwólcie mi odejść na wypożyczenie, żebym złapał te minuty po kontuzji. No, a on mówi, chcę dać ci szansę w Pucharze Włoch, nie? Zobaczymy jak zagrasz. No to jedziemy na mecz z Romą, Pucharze Włoch i się pyta mnie, na jakiej pozycji chcesz zagrać, nie? Jak chcecie wystawić na pomoc? Ja mówię, nie, niech trener mnie wystawi na obronie, to zobaczy trener, że utrzymam poziom. Mówię, no dobra. Gram z Romą, przegrywamy 1-0, ale no naprawdę gram bardzo dobry mecz. Po meczu wszyscy mi gratulują, dyrektor mi gratuluje, trener nie. Wszyscy dookoła. Mówię, może się coś zmieni. A nic, nie odezwał się do mnie słowem. I tak sezon jakoś się skończył. Na przykład ja z Miną się nie rozstałem w dobrych stosunkach. Okay. Ja wszedłem, mówię, wracam do domu po wielu latach, do Poznania, no będę czuł się jak u siebie. A ja wchodzę tutaj i czułem się obcokrajowcem. Panowie, no wiem, że jutro mamy ten mecz, tam gramy na jakiejś wiosce bez kibiców. Wiem, że to ciężko się zmotywować. Mówię, ale proszę was, no zróbcie to, no potem na wakacje sobie pojedziecie. Odbębnijmy ten mecz.